Siemandero wszystkim, witam na moim kanale. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować pewną rzecz, która mnie zszokowała. A mianowicie, chciałbym Wam pokazać, który biom jest najlepszy, gdybyśmy na przykład mieli możliwość odrodzenia się na start, czyli gołodupca. Jak zawsze się odradzamy na zielonej ziemi, to żebyśmy się odrodzili na przykład na pustkowiu, czy na zimnie, czy na pustyni, czy na spalonej ziemi. I który biom by nam dał możliwość uzyskania lepszych po prostu rzeczy na start, byśmy po prostu znaleźli bez żadnych jakichś tam talentów, umiejętności, tak jak ja mam gołodupca, ja nie mam żadnych umiejętności, nie mam nic. Przeszukałem na każdym biomie sobie 9 samochodów osobowych i jeden właśnie taki radiowóz policyjny. Na każdym jednym biomie przeszukałem. I nie wierzycie w to, jaki był rezultat końcowy. Dla mnie to jest szokujący, ponieważ jeden biom bije się z drugim biomem. I zaraz Wam pokażę, który biom uzyskał największy. Zaznaczyłem sobie tu skrzynię. Tu jest zielona ziemia, spalona, zima, pustynia i pustkowie. Więc zaczynajmy, może zacznijmy od zielonej, bo to jest jedyny taki biom, który zawsze się odradzamy. No i mi chyba każdy wie, co tam się można znaleźć i co tam kryje się na tym biomie. Dobra, to otwórzmy, zobaczmy. Tyle rzeczy znalazłem w biomie właśnie zielonym. No i jakby patrząc, no rewelacji nie ma, no tam wiadomo, że nie dadzą nam na start takich rzeczy, ale czasami nam się uda znaleźć, gdy po prostu pójdziemy postacią do góry. Zobaczmy teraz drugi, spaloną ziemię. Ok, teraz zobaczmy spaloną ziemię i powiem Wam szczerze, że jak na moje oko, to spalona ziemia do zielonej, to one z sobą są jakby na tym samym standardzie. Zobaczcie sami. Rewelacji tu nie ma. Bym powiedział, że ten sam standard, co daje zielona ziemia. Nie ma tam żadnych jakichś tam broni, czy nie znalazłem w radiowozie policyjnym, praktycznie nie znalazłem nic, znalazłem właśnie gazetkę znalazłem części do wyrzutni rakiet i 4 wytrychy znalazłem tam. Dobra, teraz przejdźmy, no i zobaczmy teraz zimę. Zima za to już jest ciutkę lepiej jest, ale jest lepiej. Zobaczcie sami. Zima. Na zimie znalazłem, ja mam akurat modyfikację wgraną z broniami, więc u mnie znalazło pistolet P226 9 mm w radiowozie policyjnym znalazłem. I zobaczcie, że jest więcej rzeczy, można ciekawsze rzeczy znaleźć tam, bo ja znalazłem pistolet na 2. poziomie, a to już daje nam naprawdę sporo. Bynajmniej dla mnie ten biom ziemia to już jest taki bardziej lepszy. Lepszy jest od spalonej ziemi i zielona ziemia. Jak ja bym miał się osiedlić, to powiem Wam szczerze, że osiedliłbym się na pustyni. A czemu? To przejdźmy do pustyni i zobaczmy, co pustynia dała mi w 9 autach osobowych i w jednym radiowozie. Oczywiście chciałbym zaznaczyć, że nie sprawdzałem żadnych samochodów takich jak Medical, elektryczne te, takie co jest napis Electric, podobne są do karetki. Żadnych autobusów, żadnych ciężarówek, wszystko osobówki z auta, minivany i te. Dobra, teraz przejdźmy, zobaczmy pustynię. No i pustynia już za to nam dała o wiele, wiele lepiej. Mamy pałę policyjną, dała nam żelazny kilof, który nam by dał sporo, gdybyśmy go mieli. Już jest lepiej, ale nie jest aż tak lepiej, ale jest moim zdaniem lepiej od tych 3 pozostałych biomów. A teraz chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego chciałbym się odrodzić, mieszkać na pustyni, z tego względu, żebym mieszkał na pustyni pomiędzy, taki na pograniczu pustyni a pustkowia. Dlaczego? Ponieważ pustkowie bije wszystko i wszystkie biomy. Jest najlepszy, ale za to jest najcięższy. Ja bym, gdyby miał się właśnie przeprowadzić, to bym się przeprowadził i gdybym miał dom se założyć, jakieś tam fortece, to pustynia na z kraju właśnie tych dwóch biomów. A zobaczcie teraz, co dał biom pustkowie. Biom pustkowie dał mi łopatę, dał mi pompę, dał mi siekierę, dał mi książeczki, dał mi schemat możliwy do samochodu, że można byłoby mieć w samochodzie, w motorze, czy tam nawet w rowerze można mieć ten schemat, że można sobie go wytworzyć i mieć już możliwość założenia na dany pojazd. Plus do tego jeszcze dał mi kask motocyklisty na 3. poziomie. Na start, jak tylko wpadłem, bo ja jestem gołdubiec, ja nie mam żadnych jakichś tam rzeczy, dodanych talentów dla umiejętności, dla postaci. Plus do tego dostałem jeszcze robotyczny mod na 1. poziomie i znalazłem właśnie w samochodzie policyjnym, była właśnie ta wieżyczka. Więc, moi drodzy, sami wyciągnijcie z tego wnioski. Jak dla mnie to najlepsze biomy, żeby zamieszkać blisko, bo one pomiędzy sobą, jakby nie patrząc, są bardzo bliziutko, bo ja bym, gdyby miał, i tak mam zresztą na swoim świecie, że ja mam domek właśnie centralnie, połowa stoi na pustkowiu i połowa jest na pustyni. Ja bym tak zrobił i tak mam. Macie większe możliwości zgarnięcia surki, plus do tego jeszcze macie możliwość znalezienia naprawdę bardzo ciekawych takich rzeczy. No, nawet zobaczcie, żelazna łopata, ile ona nam daje. To już jest naprawdę wielki krok do przodu. To jest potężny krok do przodu. Więc ja będę kończył. Zapraszam na moje pozostałe filmiki, niebawem właśnie będę grał na 1.0 właśnie z najniższymi właśnie ustawieniami, chyba bodajże będę miał 75% zasobów pozyskiwania właśnie ze świata i będę grał właśnie jak przetrwać na takim właśnie skraju pustkowia i pustyni. Pokażę wam, gdzie dom wybudować, co jak w ogóle żyć na tym świecie, jak unikać kontakt z zombie, bo ja mam ustawione akurat parametry na tym serwerze, mam ustawione na full, na ekstremę, jak szło. Chętnych zapraszam, ja będę się już zwijał, do zobaczyska, na razie, hejo, hejo.